Dzień dobry Państwu, Gabriel Kaiser. Witam Państwa w programie Dziedziniec Wiernych. Moim dzisiejszym gościem jest dr Stanisław Krajski, historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, badacz i znawca tematu masonerii. Dzień dobry Państwu. Chciałem z Panem dzisiaj porozmawiać na temat związany z objawieniami w Fatimie. W tym roku mamy 100. rocznicę objawień w Fatimie, mamy też 100. rocznicę powołania rycerstwa niepokalanej przez świętego Maksymiliana Kolbe. Mamy 140. rocznicę objawień w Giedrzwałdzie, ale także, tutaj tego nie obchodzimy, ale 300 lat mija od powołania też masonerii. Więc czy w ogóle można w jakiś sposób dzisiaj rozpatrywać te objawienia, które miały miejsce na przestrzeni tutaj dziesiątek, a nawet setek lat, pod kątem ewentualnego przesłania walki czy też zagrożenia ze strony masonerii? Znaczy tak, masoneria uwielbia siedemnastki. Liczba 17 jest liczbą taką szczególną, magiczną. Rok, który kończy się na siedemnastkę, jest uznawany przez wszystkich satanistów za rok szatana, w którym szatan ma szczególną władzę i w którym trzeba szatanowi złożyć szczególny hołd czy dar. I w każdą siedemnastkę coś się działo. Ja to badałem przy okazji pisania książki Masoneria Polska 2017, no to badałem od 1417. Natomiast tutaj nas może interesować data 1817. To była data, to był rok, w którym masoneria próbowała powołać pierwsze masońskie państwo na świecie w Portugalii. Odbył się zamach stanu, na czele którego stał wielki mistrz. Zamach się nie udał, wielki mistrz został skazany na karę śmierci, wyrok natychmiast wykonano w 1817. Masoneria rytu szkockiego, czyli masoneria przede wszystkim angielska, przez kolejne ponad 100 lat obchodziła rocznicę tej śmierci wielkiego mistrza jako dzień żałoby. I później masoneria bardzo dużo uwagi przywiązywała do Portugalii i wciąż te zamachy masońskie następowały, coraz bardziej skuteczne. I musimy mieć taką świadomość, że w 1917 sytuacja w Portugalii była taka, że nie było ani jednego biskupa na terenie Portugalii. Kościół nie posiadał żadnego majątku, bo wszystko zostało skonfiskowane łącznie ze świątyniami. Także księża musieli składać podania do państwa o udostępnienie im, wypożyczenie im świątyni na czas mszy świętej. Księżom nie wolno było chodzić w sutannach poza terenem kościoła, żadnych procesji. Wielu księży zostało zamordowanych. W szkole uczono ateizmu i dzieci w ramach zajęć szkolnych wychodziły na ulicę z transparentami "Nie ma Boga". Także to był kraj opanowany przez masonerię w momencie, gdy zaczęły się objawienia fatimskie. A proszę właśnie powiedzieć, czy Matka Boża w takim razie w swoich objawieniach gdzieś można znaleźć, że nawiązuje w pewien sposób do tego, co się właśnie działo, o czym Pan powiedział, do tego działania masonerii? Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest trudna i wymagałaby bardzo dużo czasu. Znaczy, można powiedzieć tak, że pierwsza rzecz, w drugiej tajemnicy fatimskiej mowa jest o błędach Rosji. No i wielu interpretatorów mówi, że to chodzi o komunizm. Ale wiele by wskazywało na to, że o komunizm nie chodzi, tym bardziej, że tajemnica mówi o tych błędach Rosji aż do dzisiaj, jakby, więc tego komunizmu nie ma. Drugie, zależy jaki mamy zapis tej tajemnicy, bo są też takie zapisy, gdzie mówi się o błędach bezbożnej propagandy. No i teraz, co to znaczy, że te błędy Rosji czy bezbożnej propagandy się rozprzestrzeniły i rozprzestrzeniają po świecie? Druga rzecz, nie znamy do końca całej trzeciej tajemnicy fatimskiej, prawda? Czyli do końca nie wiemy, co tam było. Znamy tylko jej część, czyli tą wizję
śmierci papieża pod krzyżem i wielu kardynałów, biskupów świeckich i tak dalej. Natomiast rekonstrukcji, które dokonywano na podstawie zeznań tych, którzy tą tajemnicę czytali, by wynikało, że no, tam jest mowa o pewnych błędach, które dotarły do samej góry Stolicy Apostolskiej. No i trzecia rzecz, to znaczy ona nie, to nie jest w treści tajemnicy, ale no wiemy, że Matka Boża chciała poświęcenia Rosji swojemu sercu. No i wiemy, że to się nie udawało do Jana Pawła II, co jest zdumiewające. I historycy, wielu historyków wskazuje na to, że to kardynałowie, masonie uniemożliwiali to i że ta, tutaj to zainteresowanie, ingerencja masonerii było, było wielkie. Prawda? Tak naprawdę Janowi Pawłowi też się nie udało, no bo dwa warunki nie zostały spełnione, to znaczy Rosja nie została wymieniona z imienia i nie brali w tym akcie udziału wszyscy biskupi ordynariusze. To znaczy, że nadal ta obietnica nie została, znaczy to zobowiązanie dla nas, które zostało w tajemnicy ujawnione, spełnione. Ona nie mogła zostać spełniona, to każdy powinien zobaczyć, dlatego że przecież w orędziu fatymskim jest powiedziane, że jeżeli Rosja zostanie poświęcona Matce Bożej, to po pierwsze Rosja się nawróci, po drugie zapanuje pokój na świecie. Przez termin pokój Matka Boża nie rozumie braku wojny, tak jak to proponowali komuniści, czy masoni, czy wyznawcy islamu, prawda? Bo na przykład masoni mówią, będzie pokój, jak będzie jeden rząd światowy, prawda? No to Matka Boża przez pokój rozumiała pokój Boży. Są takie głosy w Kościele katolickim, poważnych ludzi, którzy mówią, że Rosja się nawróciła, bo się nawróciła na prawosławie. No i no te twierdzenia są porażające, przerażające i można powiedzieć bluźniercze, prawda? Z kilku powodów, ale powiedzmy, ujmijmy to inaczej. Jeżeli zajrzymy na strony prawosławnych, to oni mówią, że Matka Boża Fatimska to jest Matka Boża Katolicka i że ona chciała nawrócenia Rosji na katolicyzm. I oni mówią, że katolicy próbowali to zrealizować, to znaczy zainteresowanie Kościoła katolickiego Rosją było duże i wysyłanie tam misjonarzy, kapłanów i tak dalej. No i teraz były dwie przeszkody w tym nawracaniu Rosji, generalnie nawet na chrześcijaństwo, to znaczy obie przeszkody to są związane z prawosławiem, to znaczy pierwsze, sama cerkiew prawosławna utrudniała Kościołowi katolickiemu działalność na terenie Rosji, dwa, kapłani katolicy docierali do ludzi, a oni mówili, ja nie potrzebuję żadnego nawrócenia, ja jestem chrześcijaninem, ja jestem prawosławny, no, natomiast jeżeli pójdziemy teraz do polskiej cerkwi prawosławnej i zobaczymy, co oni tam w swoim kiosku parafialnym sprzedają, no to sprzedają takie broszurki, książeczki, w którym jest mowa, że katolicy to w ogóle nie są chrześcijanie, to są poganie albo jeszcze gorzej dzieci diabła. Grzegorz Górny przeprowadził wywiad z Aleksandrem Duginem, prawda, w swoim czasie, taki bardzo ważny wywiad. I Dugin powiedział w tym wywiadzie, że Polska się uratuje, jeżeli sprzymierzy się z Rosją, ale musi zrezygnować z katolicyzmu. Na co Grzegorz Górny mówi, ale przecież wy macie prawosławie. To dlaczego jesteście chrześcijanami? To dlaczego każecie nam rezygnować z katolicyzmu? Na co Aleksander Dugin powiedział, prawosławie to nie jest chrześcijaństwo. Grzegorz Górny zapytał dlaczego, a Dugin mówi, bo ono się opiera na plotynie. Natomiast zauważmy, że na plotynie się opiera masoneria, to jest jej podstawowy fundament, i islam, to też jest jego podstawowy fundament. I stąd na szczycie w pewnym momencie masoneria i islam się spotykają i utożsamiają. Prawda? To znaczy na 32 stopniu wtajemniczenia masoni mówią, że, znaczy masoni przechodzą na islam, składają przysięgę na Koran, mówią o Allahu. Natomiast ci specjaliści od islamu mówią, że nie ma
islamu bez jego duchowości, a ta duchowość opiera się, znaczy ta duchowość jest dokładnie taka sama jak w doktrynie różokrzyżowców czy w doktrynie masonerii. I najlepiej to ujął wielki mistrz różokrzyżowców, którego dzieła dzisiaj obowiązują, on tam żył na początku XX wieku, który mówi: nie, odwołujcie się do duchowości islamu, kiedy macie tutaj identyczną duchowość u różokrzyżowców. Chciałem właśnie się dopytać a propos polskich objawień, bo tutaj mówi się o Giedrzwałdzie, też Wąwolnica, tak? Siekierki. Czy powinniśmy się skupić, może właśnie zamiast, oczywiście to jest przesłanie uniwersalne Fatimie, ale powinniśmy też szukać tego, co Matka Boża chciała powiedzieć nam na naszych terenach. Znaczy tak, Fatima to jest przesłanie, orędzie z jednej strony dla Kościoła, dla papieży i biskupów, z drugiej strony dla wiernych, można powiedzieć, że dla wiernych nawet w mniejszym stopniu, czy w innym wymiarze, prawda? Dla wszystkich na świecie. No i teraz tak. Jeżeli Matka Boża mówi do ludzi, no to doktryna Kościoła katolickiego jest tutaj taka, że są to objawienia prywatne. Nie musimy ich brać pod uwagę, prawda? To a propos Fatimy to mówił kardynał Ratzinger, coś takiego w roku 2000. Natomiast jest problem, zaczyna być problem większy w momencie, kiedy Matka Boża mówi do określonych ludzi, da? Bo w Polsce było tak, że było kilka objawień, które były tylko dla Polaków. Da? Matka Boża coś od Polaków chce, czyli coś chce ode mnie konkretnie, da? No bo jeżeli Matka Boża chce tam od kogoś coś gdzieś, no to możemy powiedzieć, że to mnie nie dotyczy, że objawienia Matki Bożej bardzo często to są objawienia dla ludzi, którzy gdzieś się pogubili, zatracili coś ze swojej wiary i Matka Boża im o tym przypomina i ja powiem sobie, no ale ja nic nie zatraciłem, to ja nie muszę tego objawienia brać pod uwagę i nie mam obowiązku jako katolik. Natomiast te objawienia polskie, no to jest wprost orędzie do Polaków, do wszystkich Polaków, prawda? I, no i to orędzie ma określony jakby polski wymiar, prawda? I tutaj mamy parę takich istotnych objawień. Znaczy pierwsze jest w Kęble, bo pan mówi, powiedział Wąwolnica. Prawda? Natomiast z mojej książki, tej spisek przeciwko Matce Bożej i Polsce, to wynika, że no, Matka Boża koniecznie chciała być w Kęble, a masoni koniecznie chcieli, żeby ona była w Wąwolnicy. Prawda? To jest bardzo ciekawe. Znaczy, to też jest szeroki temat, prawda? A może pan wyjaśni właśnie, chociaż tak pokrótce, dlaczego chcieli, żeby była w Wąwolnicy? Znaczy, trzeba by zacząć od tego, co tam się stało, prawda? Tak. Bo to objawienie jest bardzo wyciszone. Ono było w 1277 i jest bardzo niepoprawne politycznie. Dlatego dzisiaj się go nie rusza, zaciemnia się albo się fałszuje. Prawda? No bo tam było tak, że Tatarzy pustoszyli Polskę, szli na zachód, zatrzymali się w Lublinie, bo oni wszystkich zabijali, wszystko palili, wycinali drzewa owocowe, palili łany zbóż i w Lublinie skupili się na niszczeniu miasta i się rozproszyli. Prawda? I część poszła dalej, ale się zatrzymała, czekając na resztę. I to było we wsi Kębło, koło Wąwolnicy. Trzy kilometry, niecałe trzy kilometry od Wąwolnicy. I tam Tatarzy, znaczy oni porywali młodych mężczyzn, młode kobiety, które sprzedawali później na targach arabskich. I spędzili tych mężczyzn i te kobiety, postawili figurę, którą wyciągnęli z wozów na kamieniu, i zaczęli nad nią się znęcać, zaczęli bluźnić. Prawda? W tym czasie, znaczy armia tatarska była olbrzymia. W tym czasie się zgromadziła niewielka liczebnie armia polska, która próbowała, znaczy w takim samobójczym akcie na chwilę zatrzymać tą armię tatarską, żeby tam Polacy gdzieś głębiej mieli czas na obronę. I w momencie, kiedy ta armia polska się zbliżała do Kębła, to figura podniosła się do góry, zajaśniała światłem
I co wywołało panikę wśród Tatarów. I w tym momencie Polacy uderzyli na Tatarów i rozpoczęła się wielka rzeź, okrutna rzeź. I Matka Boża się przeniosła na najbliższe wzgórze, tam rosła lipa, na tej lipie ta figura stanęła i dalej oświetlała pole bitwy, no pole masakry, bo Tatarzy uciekali we wszystkie strony. No i później Matka Boża osiadła z powrotem na tym kamieniu i czyniła cuda, jakby, które miały jasne przypominać, co tam się stało. Prawda? Także przesłanie Matki Bożej z Kębła jest dzisiaj szczególnie aktualne, prawda? Dotyczy islamu. Gdyby ci Tatarzy zaszli dalej i się nie cofnęli, no to nie byłoby problemu, bo te rejony byłyby już islamskie. Teraz w pewnym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. W pewnym momencie, to znaczy koło 1700 roku, kiedy królem Polski został August II Mocny Sas, Niemiec, mason, znaczy wtedy jeszcze różokrzyżowiec, można powiedzieć, znaczy satanista, kabalista, mag, i on się otaczał Tatarami. Cała jego straż przyboczna to była Tatarzy, znaczna część jego, znaczy nie miał zaufania do Polaków, to inna sprawa, ale Tatarzy by mu byli bliscy. I on się, jako ten mag, kabalista, czy islam w ogóle był mu bliski, bo sufizm, o którym mówiłem, o tej duchowości islamskiej, no to od doktryny różokrzyżowców się nie różni niczym w istocie, prawda? Bo w języku tak, ale w istocie nie. I jak ja przeprowadziłem takie śledztwo w oparciu o różne dokumenty XVII-wieczne, ciekawe na marginesie dzisiaj, takie śledztwo jest dosyć proste, bo większość z tych dokumentów można znaleźć w internecie, prawda, w bibliotekach tych cyfrowych. I cały wysiłek, znaczy wielki wysiłek, on skupił na tym, żeby usunąć Matkę Bożą, figurę Matki Bożej z Kębła. To ja opisuję szczegółowo w książce, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. W każdym razie trzykrotnie próbowano przenieść figurę i się nie udawało, ponieważ ona wracała na swoje miejsce, na ten kamień. Ale w efekcie za trzecim razem nie wróciła. Zabroniono, biskup krakowski, który był przybocznym Augusta Mocnego, masonem, towarzyszył, znaczy w ogóle w diecezji w zasadzie nie bywał, zakazał odprawiania mszy w kościele w Kęble, a później nakazano ten kościół rozebrać. I w 1978, kiedy Jan Paweł II podjął decyzję o koronacji tej figury, okazało się, że to nie jest ta figura. No, bo ona była w sukience, znaczy kiedy ją przenoszono, założono jej sukienkę, i dopiero ją zdjęto, kiedy w 1978, kiedy miała zostać poddana renowacji ze względu na koronację. No, jak zdjęto sukienkę, okazało się, że figura, która jest pod sukienką, jest 100 lat późniejsza. Nawet było tak, że SB zamierzało aresztować proboszcza, że on sprzedał figurę prawdziwą gdzieś tam za dolary na zachód. I z mojego śledztwa wynika, że właśnie dlatego figura nie wróciła w 1700, tam 706 prawdopodobnie, bo została zniszczona. August Mocny, jemu się wydawało, że jak zniszczy figurę, zniszczy problem. Natomiast to nie jest magia, to nie figura była cudowna, tylko Matka Boża wybrała to miejsce na swoje objawienia i te objawienia trwają, znaczy objawienia, na swoje działania. Bo objawienie było tylko to jedno. Mhm. Natomiast jej działanie było, do dzisiaj jest, prawda, znaczy i uzdrawianie, i takie szczególne promieniowanie jakieś łaską, że tam ludzie doznają różnych ratunków przed utratą wiary. I zresztą później, jak protestantyzm próbował, to był bardzo mocny na tych terenach i próbował te tereny zająć, to mu się nie udało. A przypowiedzi, bo Pan powiedział, że Matka Boża się ukazała nad lipą, tak? Dobrze rozumiałem? Znaczy figura usiadła na lipie. Na lipie. No to jeszcze może tak wspomnimy, że
Fatimie Matka Boża pokazała się nad Skalnym Dębem, w Siekierkach bodajże nad Wiśnią, a w Giedrzwałdzie nad Klonem. I można tutaj doszukiwać się pewnej symboliki drzewa właśnie, na przykład drzewa z Edenu. Znaczy, może tak, takie drzewo życia. Znaczy, tak. Co ciekawe, te znaczy, bo ja jeżdżę co roku do Nałęczowa na wakacje. W tym roku byłem 2 miesiące, jeszcze wracam na koniec sierpnia. I tam, jak się jedzie na rowerze po tych okolicznych drogach, to jest figura obok figury. Wszędzie pełno figur. I bardzo często one są właśnie, albo jest drzewo życia, na drzewie są te figury, no i w większości figur jest Matka Boża Depcze, półksiężyc, znaczy skojarzenie proste. Prawda? Tutaj różna jest symbolika tego półksiężyca, między innymi taka, jak właśnie Pan mówi. A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o Pana interpretację, jak Pan, bo Pan tutaj widzi w tajemnicy fatimskiej różne symbole, które mogą prowadzić do świata islamu. Proszę może coś o tym powiedzieć. Znaczy, to nie trzeba specjalnie widzieć, prawda? To znaczy tak, po pierwsze, na co wszyscy zwrócili uwagę, miejscowość Fatima została założona przez islam i jej nazwa pochodzi od córki Mahometa, Fatimy, głównej, pierwszej, jedynej prorokini islamu. Na to zwrócił uwagę sam islam. I w pewnym momencie była taka tendencja przedziwna w kościele, nawet Messori się jej poddał, że Matka Boża Fatimska to jest Matka Boża, która jakby pojawiła się, żeby nawrócić islam. Na jakiej podstawie oni tak twierdzili? Twierdzili to na tej podstawie, że kiedy w krajach, w których obecny jest islam, w Afryce, w Azji, robiono procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej, to się dołączali do tych procesji wyznawcy islamu i pozwalali zatrzymywać się w figurze przed meczetami i tam się modlić. Prawda? Tylko na przykład Messori pisze z takim zdziwieniem i brakiem zrozumienia, pisze, że zadziwiające jest, i media zachodnie to komentowały tak żartobliwie, że Iran kilkakrotnie zwracał się o uznanie, znaczy o przekazanie mu terytorium Fatimy. No i co się okazało w pewnym momencie? Że islam jest głęboko przekonany, że w Fatimie objawiła się Fatima, a nie Matka Boża, i że katolicy sfałszowali wszystko. Cud słońca był wywołany przez Fatimę, że to było objawienie dla wyznawców islamu. Islam twierdzi, że katolicy sfałszowali wszystko oprócz trzeciej tajemnicy fatimskiej. No bo trzecia tajemnica fatimska, szczególnie dzisiaj jest, znaczy trzecia tajemnica, wizja, która jest częścią końcową, jest taką częścią, która nie musiała w ogóle zostać ujawniona, jeżeli by zostały spełnione wcześniejsze życzenia Matki Bożej. No ale w każdym razie, co z tej wizji wynika? Prawda? I na niebie pojawia się pojawia się kobieta, oni twierdzą, że Fatima, a nie Matka Boża. Prawda? I pojawia się anioł. I ten anioł wysyła ogień i świat zaczyna płonąć. Wszystkim się wydaje, że cały świat spłonie. I w pewnym momencie kobieta wysyła jakby promień światła do anioła, zatrzymuje to palenie świata i ono się cofa. No i wyznawcy islamu twierdzą, że spalone zostaną Stany Zjednoczone, Europa, a zatrzymany został ogień tak, że nie dotknie krajów islamu. No i później mieliśmy przeczucie, mówi Łucja, czy jest to powiedziane w tym, że to jest papież, prawda? To tutaj się mówi o tym, że jest to jakiś papież, co do którego wielu ludzi ma wątpliwości, czy to faktycznie jest papież. On idzie. Idzie na górę, znaczy przechodzi przez na pół rozwalone miasto, czyli wszyscy kojarzą to z Rzymem. Mija, idzie drogą, wszędzie leżą zwłoki ludzkie. I nie są to zwłoki w wyniku, znaczy są to zwłoki, ci ludzie zginęli nie w wyniku prześladowania za wiarę, tylko w wyniku jakiegoś kataklizmu. Prawda? I papież się za nich modli. I on idzie na szczyt wzgórza, na którym stoi krzyż. I teraz są dwa ciekawe momenty, prawda? Ten krzyż jest zupełnie nietypowy, bo on jest
z drzewa pokrytego korą. Prawda? Nigdy chrześcijanie żadni nie stawiają takich krzyży, ponieważ no, absurdalne, prawda? Bo ta kora zacznie odpadać, to będzie niechlujne, krzyż zacznie gnić. Krzyże się stawia, żeby długo stał. I pod tym krzyżem stoją żołnierze. Żołnierze, którzy częściowo są uzbrojeni w broń palną, częściowo w łuki. I biskup odziany w biel to widzi i idzie do tego krzyża. Prawda? Znaczy idzie dobrowolnie. Prawda? Czyli nie idzie na śmierć, tak by wszystko na to wskazywało, tylko jest jakiś inny cel tej wędrówki. Z nim postępują dostojnicy kościelni, biskupi, kardynałowie, kapłani, zakonnice, świeccy, cała rzesza. I teraz on podchodzi do krzyża i klęka, i w tym momencie ci żołnierze wpadają w szał, wszyscy do niego strzelają. Pada ugodzony kulami i strzałami z łuku. No i teraz pytanie, bo to dotyczy naszych czasów, prawda? Pytanie, co to mogli być za żołnierze? I jacy żołnierze dzisiaj by zastosowali łuki? Prawda? I jacy żołnierze zabiliby papieża i wymordowali cały Watykan, bo później jest mowa o tym, że wszyscy ci pozostali zginą w identyczny sposób jak ten biskup odziany w biel, czyli będą podchodzić pod krzyż, klękać i będą zabijani. Prawda? No to odpowiedź jest jedna, dla islamu jest jedna, to jest nasza armia, to jest armia państwa islamskiego, prawda? A dla nas też to jest jednoznaczne. I teraz jest jakby jeszcze jedno istotne skojarzenie, te łuki. No, bo w wierze islamu jest Mahdi, którego rozpoznajemy po tym, że zawsze trzyma łuk w ręku. I ten Mahdi ma być pierwszym przywódcą państwa światowego islamskiego. I on ma jakby przepędzić, zniszczyć chrześcijaństwo. W wielu interpretacjach on jest zbieżny z tym, jak postrzegam antychrysta, prawda? To znaczy, to jest pierwszy jeździec apokalipsy, z apokalipsy świętego Jana. I zauważmy jeszcze, znaczy, także islam wierzy w to, że niedługo się wypełni. Akcza mówił, że 2017. Że wypełni się ta trzecia tajemnica fatimska i islam obejmie władzę nad światem. Oni rozumieli to, zapanuje pokój na świecie, jako jedno państwo islamskie na całym świecie. Natomiast zauważmy jeszcze, co mówiła na koniec swoich dni Oriana Fallaci, prawda? Bo to była taka wielka dziennikarka włoska, znana na całym świecie, która w pewnym momencie zaczęła jednoosobową wojnę z islamem, z uchodźcami. I ona wtedy mówiła, że przepływają przez Morze Śródziemne coraz więcej. Skąd mają pieniądze? $1000 wtedy to kosztowało, prawda? To była na tamte czasy straszna suma. I ona mówi tak, bo ona nie była katoliczką, prawda? Chociaż mówiła, że ona będzie bronić kościoła katolickiego, bo Europa bez katolicyzmu nie jest Europą. I ona powiedziała, pod koniec życia napisała takie dziełko niewielkie, Apokalipsa, prawda? I napisała, że co ja czytam teraz? Czytam Apokalipsę świętego Jana i doradzam wszystkim, żeby czytali. Dlaczego ją czytam? Bo tam jest prawda. Ta prawda jest następująca. I bestia wyszła z morza. No i ona mówi, bestia idzie przez Europę. Znaczy, chodzi o uchodźców, prawda? I ona mówi, co będzie, co jest dalej napisane. I przyjdzie anioł i strąci bestię i tych, którzy są z nią, do przepaści i będziemy 1000 lat królowali z Chrystusem. Prawda? I Fallaci mówi, ja nie chcę być z bestią strącona do przepaści, bo każdy, kto jest bierny, pójdzie z bestią do przepaści. Prawda? Czyli zauważmy, ateistka, wyznawcy islamu i podejrzewam, o tym też pisałem, że masoni, głęboko wierzą, że trzecia tajemnica fatimska jest związana z islamem. To ja pana dopytam tutaj, jakby dwa pytania zadam, bo jeśli pan powiedział, że to dotyczy naszych czasów, jeśli chodzi właśnie o proroctwo, które na przykład dotyczyło Abrahama, on myślał, że ta ziemia, którą mu Bóg obiecał, będzie za jego życia, jego. Mhm. Okazało się, że będzie jego synów, jego potomków. Czyli też niedosłownie powinien potraktować proroctwo, objawienie Boga. Czy
My czasami właśnie też nie próbujemy zbyt dosłownie i powierzchownie wchodzić w tajemnicę fatimską, bo co do objawień Boga, co do mowy, to same w sobie, ponieważ pochodzą od Boga i Jego posłańców, tutaj jest Matka Boża, no to nie mamy problemów z określeniem prawdziwości. Tutaj Kościół się wypowiada, tutaj są różne badania. Ale co do interpretacji, już możemy się mylić. Czy jest Pan pewny swojej interpretacji? To znaczy, wie Pan, co to znaczy nasze czasy? Prawda? Nasze czasy to znaczy prawdopodobnie, to znaczy te czasy, które my będziemy obserwować, w których będziemy żyli. Natomiast na jakiej podstawie można tak wnioskować? Oczywiście na 100% tego nie mogę powiedzieć, ale po pierwsze, islam przygotowuje się do wojny w Europie i poprzez armię umundurowano. To wiemy, bo wykrywane są składy broni i wykrywane są na granicach kontenery wiozące w głąb Europy mundury, prawda? Ostatnio zatrzymano kontener w Hiszpanii, który miał 20 tysięcy mundurów armii islamskiej. No, czyli oni chcą wypełnić trzecią tajemnicę fatimską, prawda? Na swój sposób. Po drugie, zauważmy, że bardzo tu pasuje papież Franciszek i co do tego nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości, bo najstarsi ludzie nie pamiętają i to nie było, tego nie było, nie wiem, 500 lat, że jest papież, co do którego są poważne wątpliwości, czy jest papieżem. I w swojej książce o Fatimie dałem taki dowód na to. Był artykuł, wywiad z papieżem Franciszkiem w La Repubblica i tam były cztery pytania w tym wywiadzie. I papież udzielił tego wywiadu, prawda? Pytanie pierwsze, czy papież jest antychrystem? Pytanie drugie, czy papież jest komunistą? Pytanie trzecie, czy papież w ogóle jest katolikiem, prawda? I papież oczywiście odpowiedział, że nie jest antychrystem, nie jest komunistą i że jest katolikiem i na dowód tego może złożyć wyznanie wiary, prawda? Znaczy, przecież to się w głowie nie mieści, żeby papieżowi ktokolwiek zadawał takie pytania. Znaczy, są wątpliwości, prawda? Są podstawy, żeby zadać takie pytania. I papież te pytania potraktował poważnie, bo mógł powiedzieć temu dziennikarzowi, no panie, na takie pytania to papież żaden nie odpowie. To jest jakby tak powiedział, to już w ogóle by powiedziano, nie, że... Nie, znaczy po prostu by nie udzielił tego wywiadu, prawda? Znaczy, no, wyobraźmy sobie Jana Pawła II, któremu ktoś zadaje pytanie, czy papież jest antychrystem. No to on by się uśmiał i powiedział, z tak niepoważnymi ludźmi nie rozmawiam. No, o czym wy mówicie, prawda? A papież Franciszek spokojnie przyjmuje to pytanie, dlatego, znaczy te pytania się pojawiły dlatego, że wielu ludzi, wielu katolików na świecie ma wątpliwości, czy papież jest w ogóle papieżem, czy papież jest katolikiem, czy papież nie jest antychrystem, prawda? Więc ta wizja biskupa odzianego w biel, który nie wiadomo, czy jest papieżem, czy nie jest papieżem, no ja napisałem w książce, że to może dotyczyć, znaczy pasuje tutaj Franciszek, być może oczywiście któryś z jego następców. To się jeszcze dopytam, bo wiadomo, szatan chce nas wszystkich zwieść i przedstawia różne rzeczy nie takie, jakimi są, tylko takie, jakimi chce, żebyśmy je widzieli, tak? Jeśli chodzi o wierność na przykład Polski względem papiestwa, to Polska praktycznie zawsze była wierna, zawsze wypełniała wolę papieża. Czy tutaj może być próba na przykład zerwania tej wierności? Czy my na przykład jako Polacy możemy właśnie dostrzegać, że coś jest nie tak, ponieważ zawsze widzieliśmy, jak papież działa i tutaj są pewne znaki zapytania? Znaczy, wie pan, ja napisałem taką książkę Papież Franciszek, dokąd zmierza Kościół. Napisałem ją w roku, w którym papież Franciszek został papieżem Franciszkiem. I ta książka powstała w ten sposób, że jak papież Benedykt XVI zrezygnował, to ja w tym dniu zacząłem pisać i referowałem to, co się działo, prawda? I referowałem to, co mówił papież Benedykt XVI. I on zostawił pewne przesłanie, bardzo ważne, do którego warto wracać, prawda? Dosyć dużo powiedział pomiędzy tym dniem, kiedy oświadczył, że rezygnuje, a tym dniem, kiedy odjechał do Castel Gandolfo, chyba, no to w każdym razie wyjechał z Watykanu. I on krótko przypomina jedną rzecz, on to nazywa hermeneutyka wiary, prawda? Nie ma czegoś takiego jak wierność papieżowi. Jest wierność Chrystusowi,
a co za tym idzie jego kościołowi, jego doktrynie. I Chrystus jest głową kościoła, a nie papież. Papież jest jego jest zastępcą. Tak, tylko że tu jest ten problem, że w innych religiach, w tych wielkich religiach to jest bardzo proste, bo wystarczy wykonać rozkaz i człowiek się nie zastanawia, jaki jest ten rozkaz. Każą zabić, to zabiję, pójdę do raju, prawda? Mówię o islamie, ale nie tylko, no bo judaizm też jest prosty w swoich tam spełnieniu swoich nakazów. Natomiast w katolicyzmie jest tak, że katolik ma wciąż obowiązek posługiwać się prawidłowo ukształtowanym sumieniem i wie, że jeżeli papież powie, Bóg jest jeden, ale w dwóch osobach, to już nie jest papież. To na pewno nie jest papież. I ten katolik wie, że ma zachować posłuszeństwo Kościołowi, czyli doktrynie Kościoła. Prawda? Nikt nie może zmieniać doktryny Kościoła. Prawda? I były przecież w 1417, to był też taki rok szatana, było trzech papieży naraz. Prawda? I to była sytuacja, w której katolicy mieli obowiązek rozstrzygnąć w swoim prawidłowo ukształtowanym sumieniu, który z tych papieży jest papieżem, prawda? No, bo, którzy są antypapieżami, prawda? Bo no, już była sytuacja, że musieli decydować, to już, bo jak jest jeden, chociaż teraz mamy dwóch papieży, prawda? No, bo mamy papieża i papieża seniora. Co to znaczy papież senior? Albo jest papież, albo nie jest papież. A proszę jeszcze jakby wrócić może do odpowiedzi na pytanie o pana interpretację właśnie objawień w Fatimie. Na ile pan tutaj, że tak powiem, jest pewny, czy skłania się pan, że właśnie tak będzie, jak pan pisze w swoich książkach? Znaczy chodzi o tą realizację. Tak. Wizji. Znaczy pewny. Znaczy ja pokazuję, przypominam tą trzecią tajemnicę i pokazuję, o czym ta tajemnica mówi, znaczy wydaje się to być oczywiste, o czym ona mówi, dlatego że na przykład ten biskup odziany w biel, znaczy gdzie on idzie? On idzie ewidentnie na spotkanie. On nie idzie na miejsce kaźni, ani na miejsce męczeństwa, bo ci wszyscy ludzie idą dobrowolnie. Prawda? Żaden chrześcijanin nie wyjdzie z domu i nie będzie szedł 50 kilometrów po to, żeby go zabili. Prawda? Jeszcze papież, który ma na głowie kościół i nie znaczy... Ja mogę sobie oddać życie za Chrystusa, a papież nie może, prawda? Znaczy w tym sensie, że ma dbać o Kościół, prawda? Ma się chronić, prawda? I idzie na miejsce spotkania, czyli gdzie idzie ten papież? Żeby się dogadać z tymi żołnierzami pod krzyżem, prawda? I teraz, co tam się dzieje? Znaczy, tajemnica opisuje, że on wkracza na tą górę, widzi ten krzyż i zaczyna się w nim coś dziać, jest jakaś przemiana następuje w nim, jest różne uczucia takie nim miotają i jak się zastanowić, jak zanalizować słowa portugalskie, bo pamiętajmy, że to było po portugalsku i jeszcze w takim portugalskim specyficznym, bo to dziewczyna ze wsi bez wykształcenia mówiła, prawda? Więc tu jest kłopot też do końca z odczytaniem znaczenia tych słów, trzeba odwoływać się tak jak Soci do specjalistów językoznawców, bo po polsku ta tajemnica to nie jest do końca to. Ale w każdym razie, co się z nim dzieje? Wszystko wskazuje na to, że ten biskup odziany w biel w tej drodze się nawraca. No i on podchodzi do tego krzyża i zamiast na przykład napluć na ten krzyż, czy dogadać się z tymi ludźmi i powiedzieć, Kościół i islam to są równorzędne religie, prawda? To on bez słowa klęka przed tym krzyżem. Prawda? Ginie śmiercią męczeńską. Ginie jako święty, no bo męczennik każdy jest święty. I ci wszyscy ludzie już go naśladują, prawda? To znaczy jest mowa o jakiejś apostazji w orędziu fatimskim, jakiejś apostazji w kościele, o odrzuceniu dogmatów, utracie wiary w Watykanie. I później jakby cały Watykan ginie śmiercią męczeńską. I wiemy, znaczy jeszcze raz wróćmy, objawienie było w 1917. Czego ono mogło dotyczyć? Kogo? Mówi się o zamachu na Jana Pawła II. Nie. Niektórzy tak mówią. Zaraz, ale to jest interpretacja, która nie... jest niepoważna, prawda? Dlatego, że nic się nie zgadza.
prawda? Znaczy, bo poza tym w trzeciej tajemnicy, to znaczy wizji, jest powiedziane, znaczy na samym początku widziałam to jak w zwierciadle. I ci, którzy o tym mówią, nawet z tego klasztoru, z którego pochodzi Łucja, mówią o filmie, który dotyczy rzeczywistości, prawda? Dotyczy przyszłości. Czyli scena, która jest opisywana w trzeciej tajemnicy fatimskiej, jest sceną, która ma nastąpić w przyszłości, prawda? Bo twierdzenie, że to jest tak daleko idąca przenośnia, że żołnierze to nie żołnierze, krzyż to nie krzyż, góra to nie góra, prawda? No bo taka była interpretacja, że wszystko jest inne, no bo Jan Paweł II no na biało ubrany na placu strzelał do niego, ale też wyznawca islamu akurat, prawda? Znaczy, ale... wiele się mówi, że jeśli chodzi o przepowiednie objawienia, to nie można tego zrozumieć dosłownie, bo wtedy, bo drogi Boga nie są naszymi drogami, a inna sprawa, że objawienia są nam dane, ale przez modlitwę też jest szansa czasami, żebyśmy je zmienili, prawda? Jest wezwanie do modlitwy, do pokuty, więc pytanie, czy to, co zostało objawione, ma się w 100% wypełnić, czy poprzez naszą modlitwę pokutę może być zmienione? Znaczy, wie pan, to jest inna sprawa, bo to dotyczy pierwszej części trzeciej tajemnicy fatymskiej, bo tak, objawienie fatymskie było jedyne w swoim rodzaju w dziejach, bo Matka Boża zawsze postępuje w ten sposób, że działa w zgodzie ze swoim synem, a jej syn powołał Kościół i powołał hierarchię w tym kościele, papieża i biskupa. Czyli Matka Boża zmierza do tego, żeby dogadać się z hierarchią. Nie może być w sprzeczności z hierarchią, bo tą hierarchię ustanowił jej syn. Natomiast w Fatimie była tajemnica. I teraz tak, jest objawienie i nikt nie wie, przez, Matka Boża mówi, dopiero w 60 roku. Prawda? I teraz 60 minus 17, 43 lata. 43 lata nawet papież nie wie, czego dotyczy ten. A Matka Boża się domaga, żeby ją uznali, żeby uznali to objawienie. Więc tu jest pierwsze jakby to, co jest nietypowe, prawda? No i teraz drugie, że dlaczego, bo to jest pytanie bardzo ważne, dlaczego trzecia tajemnica fatimska ma być otwarta, koperta z trzecią tajemnicą fatimską ma być otwarta właśnie w 1960 roku, prawda? No i teraz co się dzieje? Bo my już wiemy, co się stało, prawda? Bo zeznania świadków już są nam znane, prawda? To znaczy, i znamy fakty historyczne, prawda? To znaczy, dzieją się przedziwne rzeczy, prawda? No bo czego chce Matka Boża? Matka Boża chce, żeby tajemnica została otwarta w 60. przez biskupa, ordynariusza miejsca Fatimy, ewentualnie kardynała z Lizbony. No i teraz nagle ktoś z Watykanu, i do dzisiaj nie wiemy kto, nakazuje w 1957 przewieźć wszystko, co Łucja zapisała, do Watykanu, a Łucję odseparować od świata, prawda? Znaczy ma zakaz kontaktu ze wszystkimi. I teraz to zostaje przewiezione do Watykanu i koperta zostaje otwarta przez Jana XXIII w 59 roku, już po decyzji o zwołaniu Soboru Watykańskiego II, prawda? Znaczy pracują komisje i pracują przygotowujące sobór i pracują komisje, które już widać, co to będzie za sobór, prawda? Bo komisje dotyczą dialogu między wielkimi religiami i ekumenizmu, prawda? Znaczy już te komisje. Soci pisze, Soci, który sam jest wielkim fanem Soboru Watykańskiego II, ale pisze, że w swojej książce, że Jan XXIII chciał postawić niebo przed faktem dokonanym, prawda? To znaczy, pierw zwołał sobór, a następnie pojechał sobie do Kancler Gandolfo i powiedział do swojego sekretarza, proszę mi przywieźć, sprowadzić trzecią tajemnicę fatimską, prawda? I on sprowadza, przywozi to dominikanin, zaufany pracownik Watykanu i chce być przy otwarciu. Jan XXIII mówi nie i otwieram tylko ja i mój spowiednik. Czeka na spowiednika. Otwierają we dwóch. No i po jakimś czasie wzywa sekretarza
I mówi do niego, nie wiemy, o co tu chodzi. Nie rozumiemy tej tajemnicy. Być może, że to wynika z naszej słabej znajomości portugalskiego. Oni dobrze znają portugalski, ale jednak uznają, że nie tak dobrze. Prawda? I sekretarz czyta i mówi, też nie wiem, o co chodzi. Dają to do tłumaczenia. I za parę dni czytają to w oryginale i w tłumaczeniu, tylko że już nie czyta sam papież ze spowiednikiem, tylko są wszyscy kardynałowie odpowiedzialni w kościele, znaczy 20 parę osób, szefowie poszczególnych kongregacji. No i papież po przeczytaniu przez wszystkich zadaje pytanie, co ja mam z tym zrobić, nie? I nikt się nie odzywa przez kilkanaście minut. Panuje taka cisza niezręczna i papież mówi, zamknijcie to z powrotem do koperty, napiszcie, nie wydałem sądu, napisz nazwiska wszystkich tych, którzy to czytali, którzy znają treść tej tajemnicy, a później wydaje oświadczenie, znaczy zostaje wydane oświadczenie, którego Watykan nie prostuje, papież nie prostuje, że prawdopodobnie nigdy ta tajemnica nie zostanie ujawniona i być może ta tajemnica nie pochodzi od Matki Bożej. Tylko, znaczy, tylko oczywiście nigdy Kościół tego nie próbował powtórzyć, prawda? Dlatego, że wydarzenia, które się tam miały miejsce związane z Fatimą, no jakby no nie można twierdzić, że to nie jest objawienie maryjne. No i teraz już same te, to co opisałem, to by pokazywało, że znaczy czego to może dotyczyć, że wywołało takie przerażenie, prawda? I dlaczego rok 60? Ewidentnie to dotyczy soboru, ewidentnie, no chyba nie ma wątpliwości. Znaczy papież zanim otworzył, nie mógł wiedzieć, co jest, prawda, w środku, więc nie mógł świadomie próbować ominąć, zanim otworzył, powołać, zwołać, nie, prawda? Nie, mógł wiedzieć. Dlatego, że wraca to pytanie, dlaczego właśnie rok 60. I on wiedział wcześniej, znaczy jak został wybrany papieżem. Przecież jak został wybrany papieżem, to powiedział te znamienne słowa, prawda? Wszedł do sypialni papieskiej i powiedział, otwórzcie wszystkie okna, trzeba przewietrzyć kościół. Prawda? Zresztą nałożył śmierci ostatnie zdanie, które powtórzył trzykrotnie. Zamknijcie wszystkie okna, zamknijcie wszystkie okna. Prawda? Także papież przyszedł, żeby zwołać sobór, Jan XXIII. W pełni się zgadzam, ale znaczy, że tak właśnie można to interpretować, ale jak nie można jakby tutaj być pewnym, że papież chciał postawić niebo przed faktem dokonanym, bo musiałby wiedzieć, co jest w tajemnicy, zanim otworzył kopertę. Ale to nie o to chodzi, on się domyślał, co tam jest, prawda? Domyślał się. No bo to nie, znaczy, dlaczego Matka Boża przekazuje informację tajną, która ma zostać ujawniona. I ciekawe, Matka Boża nie chciała, żeby to odczytał papież, tylko chciała, żeby to czytał biskup ordynariusz, prawda? Żeby odczytał to światu. Żeby i teraz w roku dokładnie 60. i Jan XXIII oczywiście nie miał pewności, co jest w tej kopercie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że ona musi mieć związek z soborem. I czego się mógł spodziewać Jan XXIII? Być może, że to go zaszokowało kompletnie, to co tam przeczytał. Bo on się mógł spodziewać na przykład, że odsuńcie sobór. No dalej, później. Bo zwołanie soboru w latach 60. było absurdalnym ruchem. Dlatego, że GRU i wszystkie służby sowieckie były wtedy u szczytu swoich możliwości. I wiadomo było, że oni zaczną manipulować soborem. I że nie da się tego w ogóle uniknąć. Prawda? Także zwoływanie soboru w świadomości, że ten sobór będzie cały czas manipulowany przez służby najbardziej antykatolickiego państwa, znaczy tak naprawdę przez masonerię też, no to było jakimś ruchem bardzo nieodpowiedzialnym. Czyli to by oznaczało, że z tego co pan mówi, że papież postąpił wbrew woli nieba? No tak, ale znowu doktryna Kościoła jest, znaczy po pierwsze doktryna Kościoła jest taka, że nie trzeba się słuchać, nie ma obowiązku słuchać prywatnych objawień, prawda? Tylko, że tak, postąpił wbrew woli Matki Bożej, uznając, że wie lepiej, prawda? Że wie lepiej. I
No i teraz, znaczy z Kubą, bo co było z pewnością, znaczy co musiało być w czyściej tajemnicy fatimskiej, co do czego nie mamy, nie powinniśmy mieć wątpliwości. Tu wracam do pana myśli, że musiał być taki moment, bo to pan to wyraził, musiał być taki moment, że jak zrobicie to, a to, to wizja się nie zrealizuje, prawda? I teraz, czyli Kościół czegoś nie zrobił, czy my wszyscy czegoś nie zrobiliśmy i już to przeszło, to znaczy wizja jest nieuchronna. Nie? Znaczy to, co jest w wizji, jest nieuchronne. Ale skąd mamy taką pewność? To czy skąd ma pan takie przeświadczenie, że to już przeszło, nie wróci, że już jesteśmy poza tym momentem granicznym, gdzie już teraz tylko musimy czekać na ziszczenie się właśnie tej wizji? Czy mamy, znaczy, wie pan, czy to są te znaki, które są nam dawane w zeszłym roku? Zawaliła się, znaczy podczas trzęsienia ziemi, bazylika, klasztor w Nursi, imienie świętego Benedykta, patrona Europy. Oczywiście my jako chrześcijanie powinniśmy odczytywać takie rzeczy jako pewne symbole i szukać jakiegoś sensu w tym wszystkim, jakiegoś znaku od Boga. Czy mamy właśnie patrzeć na te różne znaki, czyli napływ muzułmanów do Europy, zmiana tożsamości Europy? Czy to jest właśnie element, który daje nam znać, że przekroczyliśmy Rubikon? No znaczy, wie pan, co było w trzeciej tajemnicy fatimskiej, co wynika jakby z zeznań różnych osób, które tą tajemnicę widziały lub rozmawiały z osobami, którą tą tajemnicę widziały, bo po roku 2000 masę rzeczy się jakby ujawniło, prawda, i masę było wydarzeń. No, powiedzmy ten profesor niemiecki, który rozmawiał już teraz niedawno, znaczy niedawno, no, kiedy już papież Benedykt był emerytem, prawda, rozmawiał z papieżem Benedyktem i później powiedział, że papież Benedykt mu powiedział, że ta trzecia tajemnica dotyczyła złego soboru, złej liturgii i że wizja się dopiero wypełni, prawda? I Benedykt tego nigdy nie sprostował, natomiast oczywiście sprostowała to Stolica Apostolska, prawda? Znaczy rzecznik prasowy. Ale to widzimy, znaczy, co Matka Boża powiedziała, znaczy ktoś powiedział tak, jeżeli jest problem w Kościele, poważny problem w Kościele, Pan Bóg posyła Matkę Bożą. I Matka Boża próbuje ten problem rozwiązać. I w Fatimie Matka Boża działała w sposób szczególnie jakby szczególny, prawda? Bo ten cud słońca, no to w zasadzie on powinien wszystko załatwić, prawda? Nie dość, że te 70 tysięcy zgromadzonych na tym miejscu to widziało, ale widziało to kolejne 130 tysięcy w okolicach i mamy świadków, ile chcemy, prawda? I co? I nic, prawda? I nic. Więc Matka Boża się pojawia i przestrzega przed czymś. I teraz, jeżeli Matce Bożej się to nie uda, Panu Bogu zostaje ostatni środek wychowawczy, prawda? Kataklizm. Karząca ręka. Karząca ręka. To nie jest nawet, bo tam bronią, że przecież Bóg nas nie może karać, bo to bez sensu, bo Bóg jest miłosierny, bo tak dalej. Znaczy, no, nieprawda, Bóg nas może karać, tylko że ja bym powiedział, że kataklizm nie jest karą. Kataklizm jest środkiem wychowawczym, prawda? Bo zresztą w tej wizji jest powiedziane, że jedni pójdą do nieba, ci co umrą wtedy w czasie realizacji tej wizji. Jedni pójdą do nieba dlatego, że umrą męczeńską śmiercią, a ci pozostali pójdą do nieba, ponieważ krew męczenników, ich dusze zostaną skropione tą krwią męczenników przez aniołów, prawda? Czyli jakby oni odkupią tych pozostałych. Ale w każdym razie, i teraz ten kataklizm, no, przychodzi w momencie, kiedy już się nie da czekać, prawda? No bo Pan Bóg może czekać, ale już w pewnym momencie nie może czekać. No i teraz, jeżeli jest tak, jak twierdzą ci różni świadkowie, że w trzeciej tajemnicy fatimskiej jest powiedziane, jeżeli będzie zły sobór i zła liturgia i to zacznie prowadzić do tego, że herezja obejmie górę Kościoła i zacznie spływać na dół, i no to co my widzimy? Kościół się sypie, prawda? Kościół się sypie doktrynalnie, moralnie, duchowo, we wszelki możliwy sposób, prawda?
liczba wiernych wciąż spada, liczba powołań wciąż spada, jest coraz więcej biskupów wygadujących rzeczy, które nie mają nic wspólnego, znaczy są całkowicie sprzeczne z naszą wiarą, prawda? No to plus ten islam, który ewidentnie szykuje się do wojny i to szykuje się jakby w najbliższych latach, no to te wszystkie znaki by wskazywały na to, że ta wizja, znaczy jest jeszcze jedna rzecz, prawda? Znaczy pamiętajmy o tym, że w 2016 roku Niemcy nakazali, znaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazało Niemcom gromadzenie żywności na 10 dni, a prezydent Obama wystąpił z takim orędziem dramatycznym 31 sierpnia 2016 do narodu, kiedy kazał gromadzić żywność, kazał śledzić strony internetowe, bo oni mają takie strony internetowe dotyczące kataklizmów, i kazał trzymać przy sobie cały czas wszystkie dokumenty, akty własności i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, na pytanie, czego oni się spodziewają, odpowiedź jest, że spodziewają się wybuchu superwulkanu, prawda? I Niemcy mają superwulkan 30 km od Monachium i on się gotuje. To nawet w naszej telewizji pokazali, że przez tam ileś tysięcy lat nie działo się nic, a teraz, bo w kraterze jest jezioro, to stąd nie widać w ogóle wulkanu, prawda? I woda w tym jeziorze się gotuje, to znaczy ona się nie gotuje, to nie wzrasta temperatura, tylko tak bąbelki idą z dna, że to wygląda jakby ta woda wrzała. Czyli może przyjść kataklizm, ale chciałem tak w takim razie dopytać, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Bo tutaj mamy, prawda, świętą Faustynę, mamy Zdrój Miłosierdzia w Łagiewnikach, mamy tutaj słowa Jezusa, że Polskę ukochałem najbardziej, prawda, szczególnie, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje przyjście. Czy nie jest, w wielu objawieniach jest, że Polska zostanie w sposób szczególny potraktowana, bo swoje wycierpiała, swoje odpokutowała i będzie jakiś być może nowy ład, to się powtarza, że Polska będzie tam no właśnie na szczególnym miejscu. Ale z drugiej strony, pod tym względem, to można by powiedzieć, że Kościół Polski powinien Polaków do tego wszystkiego przygotowywać, czyli jakąś ogólną pokutę przygotować, szczególnie podkreślać nabożeństwo pierwszych sobót, prawda, jako tutaj jedno z przesłań z Fatimy, żeby tutaj zadośćuczynić z niewagą przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Tego jest bardzo mało. Czy ta obietnica, czy właśnie to stwierdzenie dotyczące Polski może zostać przez Polaków przespane? To znaczy, że Polska może nie wypełnić tego, co jest jej przyobiecane, właśnie, czy jest przyobiecane, czy musimy jednak się bardziej postarać w swoim działaniu? Czy polski Kościół powinien podjąć pewne działania oczyszczające, właśnie dotyczące pokuty narodu, szczególnego umiłowania serca niepokalanego Maryi? To znaczy, wie pan, znaczy sytuacja w Polsce jest tragiczna, prawda? Bo znaczy można by o tym mówić bardzo długo, ale podajmy tylko przykład życia nienarodzonych, prawda? Aborcja. W Polsce w tej chwili jest aborcja na życzenie i wykonuje się setki tysięcy rocznie aborcji. Na życzenie, zgodnie z prawem, jakby można powiedzieć, w szpitalach publicznych jest tylko trzy kontratypy. Ja rozumiem, że można pójść do ginekologa i z ulicy. Nie o to chodzi. Ze względu na ten stan prawny, tak, który mamy, na który nie reaguje Kościół, nie reaguje PiS i tak dalej, we wszystkich miastach i miasteczkach Polski czekają busiki, które za drobną opłatą w istocie wiozą w każdą sobotę tysiące kobiet na granicę polsko-słowacką, polsko-czeską, polsko-niemiecką. Tam są kliniki, gdzie w sobotę dokonuje się aborcji i w niedzielę te busiki odwożą kobiety z powrotem. No tak faktycznie To jest aborcja na życzenie. No i powtarzanie, że kobieta nie może być karana, to jest jakby ugruntowywanie tej sytuacji, bo my nie możemy zamknąć granic, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, nie możemy tych kobiet nie puścić, prawda? Natomiast możemy je ukarać za zabójstwo, prawda? Wracajmy do tego pana głównego pytania. To znaczy tak. To na pewno jest to związane, co pan powiedział. Zgoda, znaczy nie, że ja wierzę, że Polacy,
że Polacy są wybrani i mają realizować pewną misję, prawda? I że pomimo wszystkiego złego, które się z nami dzieje, z tym jednym pokoleniem dzisiaj zamieszkującym, prawda? Bo w przeszłości też tak było, że były dołki, a później już wszyscy myśleli dookoła, że Polska została zniszczona, zabita duchowo, moralnie, narodowo, a nagle się okazywało, że nie, prawda? Więc ja wierzę, że tak jest nadal. Natomiast zauważmy, co mówią te objawienia nasze polskie, prawda? Bo Gietzwald, pierwsze dwa dni są przemilczane i ostatnio nawet na różnych ulotkach rozdawanych w Gietzwaldzie nie ma informacji, że w ogóle były te objawienia, prawda? Zaczyna się mówić o trzecim dniu, jako pierwszym dniu. Co było w te pierwsze dwa dni? Było jedno objawienie w formie obrazu powtarzane dwukrotnie. Co świadczy, znaczy pierwszego dnia, drugiego dnia było dokładnie to samo, co pierwszego dnia. Znaczy puszczony był film Tajemnice Różańca, jak długo trwała jedna tajemnica, był jeden obraz, później się zmieniał. I na niebie to było widać i to w tej chwili jest wymalowane na suficie świątyni. Ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy chodzą co miesiąc do Gietzwałtu, to oni nie kojarzą, prawda? Mówią, spojrzę na to. Na to. No, tam jest o koronacji Matki Bożej na Królową Polski, ewidentnie. No jako ostatni element, znaczy, bo ta koronacja następuje, no bo Polska jest Królestwem Matki Bożej. Matka Boża została powołana na Królową Polski, ale jest w dalszym ciągu sytuacja taka, jak w wypadku prezydenta Dudy, który został wybrany na prezydenta, a później był czas, że jeszcze nie objął urzędu. Prawda? Matka Boża nigdy nie objęła urzędu w Polsce. I tam, znaczy nie została koronowana, nie ma tego w konstytucji, prawda? W prawie polskim. Prawda? I tam jest ostatnia scena w tym filmie puszczanym nam przez Matkę Bożą, jest pojawienie się leżącego krzyża. I leżący krzyż, co to znaczy leżący krzyż? To możemy sobie uświadomić sceny z filmu Pasja Mela Gibsona, żeby tego. Krzyż leży, czeka, że przyniosą Chrystusa i go przybiją do tego krzyża. Tylko Chrystus już został ukrzyżowany, więc kto ma zostać ukrzyżowany? Znaczy Polska. To znaczy jest powiedziane, jeżeli dokonacie pełnej koronacji Matki Bożej, realnej, nie symbolicznej, jeżeli tego nie dokonacie, czeka was krzyż, czeka was cierpienie. No i ten krzyż przyszedł, prawda? I później jest objawienie, no bo 18 rok, no to są symbole masońskie, hymn masoński, konstytucja, o Matce Bożej nie ma mowy. Warszawa, która powinna mieć w herbie Matkę Bożą Łaskawą, ma w herbie masońską syrenkę, symbol rozpusty i w ogóle szatana. I w objawieniu na polach Bitwy Warszawskiej, prawda, w pierwszym dniu to objawienie widziało dziesiątki tysięcy ludzi, znaczy sami Rosjanie, prawda, ale oni byli przesłuchani. W pierwszym dniu pojawia się Matka Boża Łaskawa z cudownego obrazu, który znajduje się teraz u jezuitów obok katedry, prawda. Trzyma w rękach pęki strzał Bożego gniewu. Ta Matka Boża miała nas chronić przed Bożym gniewem. Polacy grzeszą i Matka Boża, Królowa Polski, chroni nas przed Bożym gniewem. Łamie strzały Bożego gniewu. No i w drugim dniu następuje drugie objawienie. Matka Boża już nie ma strzału w rękach, ma tarczę. Prawda? Znaczy jest powiedziane, ja już was przed Bożym gniewem nie będę chronić. Prawda? I następuje druga wojna światowa, stalinizm i tak dalej, znaczy oczywiście, że to jest dzieło ludzkie, tylko że jest coś takiego, takie pojęcie jak dopust Boży, prawda? To znaczy Pan Bóg, człowiek czyni jakieś zło, ale czyni to zło dlatego, że Pan Bóg to dopuszcza, Pan Bóg jest wszechmocny. Z tego by wynikało, że ten kataklizm dotknie Polskę, tylko że dotknie ją nie w takim wymiarze jak i innych, bo w jakimś mniejszym wymiarze. Przecież w orędziu fatymskim jest powiedziane, całe narody zginą. I tutaj interpretacja tego przez tych, którzy próbują to jakoś inaczej wytłumaczyć, jest taka, że to chodziło o II wojnę światową. W II wojnie światowej nie było żadnego narodu, który by cały zginął. Prawda? Bo możemy sobie wyobrazić, że na przykład Holandia przestanie istnieć, nie zostanie żaden Holender kamień na kamieniu. Prawda?
Natomiast jeżeli to dotyczy faktycznie, tak jak przypuszczają masoni, przypuszczają władze polityczne wulkanów, no to, to wiemy, że na przykład jeżeli wulkan wybuchnie, superwulkan, ten w Niemczech, no to jego natura jest taka, że w trakcie emisji gazów i pyłów wszyscy ci, którzy wyjdą z domu, umrą. No, umrą w ciągu tam 15-20 minut. Jeżeli Niemcy każą gromadzić żywność na 10 dni, to jest to absurdalne, jeżeli nie chodzi o wulkan. Bo co im da żywność na 10 dni? To znaczy, jeżeli każą ludziom zgromadzić w domach żywność i napoje na 10 dni, to oznacza, że zakładają, że ludzie przez 10 dni nie wyjdą z domu. Prawda? Z jakiego powodu? Bomba atomowa to 10 dni niczego nie daje, prawda? Także oni wierzą, że ten wulkan wybuchnie. Natomiast to jest wiara, a nie wiedza, ponieważ wulkany mają taką naturę, że możemy na godzinę przed wiedzieć, czy wulkan wybuchnie. A tak możemy powiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, wulkan jest aktywny, jest coraz bardziej aktywny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że on wybuchnie. Ale na pytanie, jakie to jest prawdopodobieństwo, no to nie sposób nawet odpowiedzieć 50-50. Nikt tego nie wie, prawda? A oni wiedzą, że to już idzie, prawda? Natomiast wiedzą też, jakie są skutki, no bo superwulkan jak wybucha, to te pyły zabijają, prawda? Bo to jest taki proszek drobniuteńki, on wnika, on łączy się z wodą i wnika wszędzie, wnika do płuc, wiąże się z wodą, gipsuje płuca, człowiek się dusi, umiera, wnika do oczu, gipsuje oczy, człowiek jest ślepy. I dopóki ten pył opada, dopóty nikt nie może wyjść na ulicę, a żaden samochód nie przyjedzie, bo wszystkie maszyny, komputery, znaczy prąd wysiada, woda wysiada, samochody wysiadają, bo ten proszek przenika i każdą maszynę niszczy. Prawda? Tylko tyle, że jeżeli powiedzmy emisja trwa, no załóżmy 9 dni, a 10 pada deszcz, to tylko przy takim założeniu, czy trwa powiedzmy 5 dni, a później pada deszcz, albo wychodzą służby odpowiednio ubrane w maski, prawda, w gogle i muszą ten pył zneutralizować, znaczy najlepiej wodą. No to wtedy ludzie będą mogli dopiero wyjść na ulicę, tylko że jest jeszcze jeden problem, że ten pył jest tak ciężki, że jeżeli dachy są płaskie i pył się będzie zbierał na dachach, to dom się musi zawalić, bo on jest cięższy od stali, prawda? Czyli jeżeli taka warstwa będzie pyłu, no to dom tego nie wytrzyma. Natomiast wyjście na dach, żeby to sprzątnąć, no to albo trzeba mieć specjalne maski i tak dalej. I teraz powiedzmy, mamy dwa superwulkany w Europie. Jeden jest w Niemczech, jeden jest we Włoszech. I ten w Niemczech, ten z Włoch do nas nie doniesie, a ten z Niemiec doniesie do Poznania. Czyli albo ludzie na tym terenie no, nie wyjdą, albo zginą, prawda? Także to by mogło być, znaczy oczywiście to jest hipoteza, ale to mogłoby być, pokazywać, że w jakiejś części Polska może ucierpieć, prawda? Że nie wiem, od morza coś się może pojawić, też przytopić, zatopić i tak dalej. Natomiast znaczy, jeżeli się porównamy z innymi narodami, to pomimo tego, że to zepsucie nas dotknęło bardzo, to jednak wydaje się, że po pierwsze w mniejszym stopniu niż tych innych, a po drugie my jesteśmy tacy nietypowi, prawda, że nagle, znaczy nasz naród jest jak lawa, to z wierzchu brudna i plugawa, a w środku ogień płonie, w środku każdego z nas ogień płonie i Polak może po popełnieniu 100 złych czynów nagle oddać życie dla Chrystusa, prawda, więc ja myślę, że Polska po tym wielkim czymś będzie ważnym narodem. A czy z Pana obserwacji, jak Pan myśli, Kościół nas dobrze przygotowuje? Mówię o polskich hierarchów, o polskim Kościele do przetrwania, do duchowego odrodzenia. Czy Kościół nas do niczego nie przygotowuje, prawda? Znaczy biskupi się zachowują tak, jakby ich nie było, prawda? Bo nie reagują na żadne zło, i które dzieje się w Polsce, prawda? No to ostatnio notowałem książkę księdza Mirosława Mikulskiego, Sakramenty. Prawda? I on mówił o sakramencie spowiedzi
I świetna książka. I ja mówię, czy mogę księdzu zadać pytanie i wpisać do tej książki. Nie? Jakie pytanie? Ja mówię, w kościele zawsze było głębokie przeświadczenie, że jeden z największych grzechów prowadzących człowieka do piekła to jest grzech lichwy. No, bo lichwiarz kradnie straszne pieniądze i nigdy ich nie oddaje. A żeby no, otrzymać, znaczy trzeba żałować za grzechy, trzeba zadośćuczynić, prawda? Lichwa zawsze była jednym z największych grzechów. I ksiądz Mikulski odpowiada tak, oczywiście. Znaczy lichwa jest w dalszym ciągu, ona nie może nie być grzechem. I teraz Kościół w ogóle nie reaguje na frankowiczów, na banki, na to, co robią banki, prawda? Znaczy, to nawet te są ogłoszenia w internecie skoków, chwilówka, oprocentowanie realne 2500%. To jest lichwa ten. No, czyli Kościół nie reaguje na różne rzeczy i nie robi tego, co, znaczy nawet nie realizuje, nawet no, nie realizuje przesłania Jana Pawła II, prawda? Znaczy Jan Paweł II, powiedzmy w encyklice Veritatis Splendor, mówi, wszyscy jesteśmy powołani do męczeństwa, a męczeństwo nie jest tylko oddanie życia za wiarę, ale jesteśmy męczeństwo średnie i małe, prawda? Że przeżegnam się przy obiedzie i będą się ze mnie śmieli, prawda? Powiem, nie zgodzę się na coś w pracy i mnie wyrzucą z tej pracy, prawda? Czy nie awansują mnie, to też jest męczeństwo, to też jest dla Chrystusa, to też za to jest zasługa w niebie. O tym też Kościół nie mówi, nie mówi o tych dzieciach nienarodzonych. O czym mówi? Jeszcze mam dwa pytania w takim razie do Pana, bo szczególnie w internecie, też jak się rozmawia z różnymi katolikami, jest właśnie jakiś lęk związany też z tym, co Pan powiedział, z wydarzeniami, które mogą mieć miejsce. Mówi się o trzech dniach, kiedy będzie ciemno, kiedy trzeba będzie pozamykać okna, przy gromnicy modlić się, żeby przetrwać. I tutaj niektórzy nawet wskazują październik, kiedy będzie setna rocznica objawień, kiedy słońce tańczyło na niebie. Właśnie, czy katolicy powinni w ogóle się lękać takich rzeczy? Znaczy, wie pan, znaczy jedną rzecz jeszcze zauważmy, że zagrożenie islamem Polski nie jest mniejsze niż Niemiec. Z tego prostego powodu, że nie ma między Polską a Niemcami granicy. Prawda? A ci wyznawcy islamu zresztą już wchodzą do Polski po zakupy, bo się zorientowali, że taniej i te miasta nad Odrą, prawda? Także to może być i ta postać, nie tylko wulkany, ale kwestia, że nawet jak Niemcy ich przepędzą, to oni się przeniosą na teren Polski. No to, jak Pan już o tym mówi, no to warto zaznaczyć, że jeżeli tak będzie, jak jest obecnie, czyli ten wzrost demograficzny wśród muzułmanów będzie na takim poziomie, który całkowicie jest większy od tego, jak jest w Niemczech wśród rodowitych Niemców czy rodowitych Francuzów, to za 50 lat najprawdopodobniej te państwa będą w większości muzułmańskie, a co za tym idzie, tutaj chodzi mi najbardziej o Francję, będą to mocarstwa atomowe, z którymi będziemy, nie wiadomo, czy jeszcze Unia Europejska będzie istniała, ale nawet jeżeli u nas nie będzie problemu z islamem, to będziemy mieli nieopodal państwa, które dysponują bombą atomową, które mają islamskie. Więc tutaj... Znaczy nie, ja myślę, tak długo nie trzeba czekać, że to się rozstrzygnie niedługo, prawda? Tym bardziej, że już sami Niemcy, Finowie, Szwedzi już nie wytrzymują, prawda? Tego, co się u nich dzieje w związku z islamem. Ale wracając do Pana pytania. Znaczy wie pan, to tak jakby pan mi zadał pytanie, czy katolik powinien obawiać się raka. Jasne, że możemy sobie powiedzieć, zbliża się śmierć, cieszę się na spotkanie z Panem Bogiem, prawda? Czy śmierć męczeńska za wiarę, no to jest gwarantowana świętość, powinienem się uśmiechać, ale po ludzku się boimy, prawda? Że dotknie nas to bezpośrednio. Poza tym jest jedna rzecz, to mi teściowa zawsze powtarzała, Stasiu, bądź bardziej katolikiem, nadstawiaj drugi policzek, zamiast być takim agresywnym wobec wrogów, prawda? Mhm. Na co ja mówię, mamo, w porządku. Ale mama sobie wyobrazi taką sytuację. Wychodzimy na ulicę, na spacerek, często z mamą, z teściową wychodzę, prawda? I zbliża się trzech mężczyzn i jeden bije pięścią w twarz moją teściową. Ja mówię, mamo, co? Mam wziąć mamę za brodę i nadstawić mamy drugi policzek? Ja mogę swój nadstawić,
ale teściowej muszę bronić, prawda? Muszę bronić swojej żony, muszę bronić swoich dzieci i o nich się martwię. To, co powiedziała siostra Łucja, że nadchodzi taki czas, że musimy też skupić się na tym, żeby ratować duszę tych wszystkich, których spotykamy. Rodziny, przyjaciół, sąsiadów i tak dalej, bo tu nie tylko grozi śmierć z rąk islamistów, czy z powodu wybuchu wulkanu, czy z powodu zamachu terrorystycznego, ale grozi o wiele gorsza śmierć, prawda? Śmierć duszy. I... No to jest najgorsze, co może nas spotkać, ale też chyba zapominamy. Oczywiście powinniśmy być na co dzień świadectwem wiary dla innych, ale też powinniśmy chyba też wymagać od Kościoła, jako ludzi, którzy są w tej wspólnocie wiary, żeby nawracał muzułmanów, bo Chrystus jest posłany do wszystkich, prawda? No, a tutaj jednak ta misja ewangelizacyjna praktycznie w ogóle nie jest realizowana. Ja panu podam przykład. Znajomy ksiądz katechizował, ewangelizował na ulicach Kolonii i już szła do niego policja. Już chcieli ich zatrzymać, więc on wpadł na pomysł i zaczął śpiewać głośno Szema Izrael. Jak tylko niemiecka policja usłyszała Izrael, to od razu w tył zwrot i poszli sobie. A jak salafici rozdają na przykład Korany, nikt ich nie niepokoi. To pokazuje absurd, to pokazuje, do jakiego momentu doszliśmy w Europie. Więc dobrze by było, gdyby Kościół się w tej kwestii mocno określił, bo dialog religijny dialogiem religijnym, ale gdy chowa się krzyż, gdy tak naprawdę przyznaje się rację tym, którzy plują na krzyż, bo jeżeli chowamy, to tak naprawdę potwierdzamy interpretację wrogą krzyżowi, która widzi w krzyżu jakieś, prawda, zniewolenie, nienawiść, to się cofamy, to nie wyznajemy Chrystusa. Chyba właśnie tutaj powinniśmy też być świadectwem dla muzułmanów. Ale wie pan, tutaj jest gorsza rzecz, dlatego że jak ja napisałem książkę Masoneria, Islam, Uchodźcy i występowałem z tą książką, wokół tej książki z wykładami, to się zgłosił do mnie człowiek, który mi dał tajną broszurkę islamistów polskich dotyczącą, tajną, ona kiedyś była jawna, ale teraz już jest tajna, ją ukryli. Ja mam fotokopię. Broszurka 80 stron, jak nawracać Polaków na islam. No i krok po kroku, pytanie po pytaniu. Ja to opisałem w takiej książce Islamizacja Polski, która wyszła w zeszłym roku i próbowałem tym problemem różnych duszpasterzy zainteresować i nikogo nie interesowało. To znaczy, my wiemy, jak oni będą, czy już nasze tam dzieci, wnuki namawiać do przejścia na islam. I jest taka nauka katolicka, która się nazywa apologetyka, prawda? Jak bronić wiary. I tutaj powinniśmy być gotowi i powinniśmy przygotować nawet na religii dzieci, że jak ktoś ci przyjdzie i powie ci to, a to, to ty już wiesz, po pierwsze, że to jest islam, po drugie, wiesz, że on mówi nieprawdę, prawda? Bo oni cały czas, jak świadkowie Jehowy, idą na pierw na Starym Testamencie, później na Nowym Testamencie, posługują się cytatami i co ma doprowadzić do uznania za jedynego mistrza i przewodnika Mahometa. No, także, że tutaj jest ten problem. Także najbardziej, znaczy to, co nas boli, to, że na naszych oczach naród polski ginie. To znaczy jakby coraz więcej ludzi umiera na duszy. Prawda? I jakby jesteśmy bezradni, no bo pan może dawać świadectwo, ale pan widzi, że sąsiadka, sąsiad, tam ktoś, prawda, już tylko jakiś new age, prawda, już nienawidzi kościoła, do kościoła nie chodzi, dzieci nie chrzci, ślubu nie bierze i dogmaty podważa, prawda, ilu ludzi podważa w Polsce dogmaty, a jak ktoś, powiedzmy, zdradzi żonę, ukradnie, to powinniśmy mieć taką świadomość, prawda? To jest niewielki grzech w porównaniu z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy podważam dogmat. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Stanisław Krajski. To był Dziedziniec Wiernych. Dziękuję. Do widzenia.